Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo proszę już o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, nazywam się Anna Korfel-Jasińska, bo widzę nowe osoby, liczną grupę. Pani prezydent przeprasza, że nie będzie mogła być obecna. Na poprzednim spotkaniu już o tym mówiła. W najbliższą środę mamy drugie czytanie uchwały budżetowej, więc jest teraz narada i nie może z nami być. Szanowni Państwo, wszystkie spotkania są nagrywane, stąd też bardzo proszę, jeżeli Państwo będziecie zabierać głos w dyskusji, bardzo proszę przedstawić się i mówić do mikrofonu, ponieważ później na nagraniach albo niewiele, albo nic nie będzie można usłyszeć. Szanowni Państwo, pokrótce omówię, jakie propozycje zostały przez nas przedstawione. Jeżeli były zgłaszane uwagi, to też o nich poinformuję, natomiast później oddam Państwu głos. Szanowni Państwo, na terenie dzielnicy, której dedykowane jest to spotkanie, funkcjonuje szkoła podstawowa nr 82. Propozycja, która została złożona, dotyczy stwierdzenia przekształcenia tej szkoły w 8-letnią podstawową. Podobnie, jeżeli chodzi o szkołę podstawową 86 na osiedlu Jagiellońskim. Szkoła podstawowa 92, która mieści się w budynku razem z Młodzieżowym Domem Kultury. Propozycja, aby stwierdzić przekształcenie w 8-letnią szkołę podstawową, ale docelowo z siedzibą w budynku gimnazjum 42. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową 100, stwierdzenie przekształcenia, 101 również stwierdzenie przekształcenia, 104 stwierdzenie przekształcenia, gimnazjum 42 włączenie do szkoły podstawowej 92, ale z siedzibą właśnie w tymże gimnazjum docelowo. Trzecie liceum ogólnokształcące, stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące. Następny slajd mówi o liczbie uczniów, liczbie oddziałów, liczbie sal dydaktycznych. Jeżeli będą pytania, dyskusja na ten temat, będziemy do tego slajdu wracać. Mapa z rozmieszczeniem szkół na terenie tej dzielnicy. Liceum oraz zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na terenie dzielnicy funkcjonuje jeden zespół szkół zawodowych, jest to zespół szkół gastronomicznych nr 1, technikum gastronomiczno-hotelarskie. Nastąpi stwierdzenie przekształcenia tego technikum w technikum 5-letnie, ale to dopiero nastąpi z 1 września 2019 roku, a uchwała stwierdzająca to przekształcenie ma być podjęta do końca listopada 2019 roku. Natomiast zasadnicza szkoła zawodowa, która funkcjonuje w tym zespole, stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową 1 stopnia, ale to przekształcenie już 1 września 2017, uchwała stwierdzająca przekształcenie do końca listopada 2017 roku i również informacja o liczbie uczniów, że jest to blisko 600 uczniów w tym zespole, 21 oddziałów i 33 sale dydaktyczne. Nie mamy szkół specjalnych. Były jakieś propozycje jeszcze? Nie wpłynęły żadne propozycje od Państwa dotyczące czy proponowanych innych zmian, czy protestów dotyczące propozycji, które zostały przedstawione. Oddaję Państwu głos. Ja się nazywam Andrzej Buczkowski, jestem przewodniczącym dzielnicy 16. Mam takie pytanie, co z Domem Kultury? Czy jeżeli szkoła 92 opuści tą siedzibę, to czy Korczak przejmie całość tej szkoły? Bo zależałoby nam na tym, żeby Korczak przejął cały ten budynek. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie została tutaj propozycja przedstawiona, co z pozostałą częścią budynku, także rozumiem, że jesteśmy otwarci, czekamy na Państwa propozycje, bo żadna alternatywna propozycja nie została zgłoszona. Też chciałabym usłyszeć, czy szkoła podstawowa, ja rozumiem, że do tej pory tak, nie ma nic przeciwko takiemu rozwiązaniu. Dzień dobry, nazywam się Ewa Sobota, jestem dyrektorem 92 szkoły właśnie, sąsiadka Młodzieżowego Domu Kultury, czy na odwrót. Pani dyrektor, no sprawa jest tego rodzaju, że tą propozycję
przyjmujemy, bo chyba nie bardzo mamy inne wyjście, przyjmujemy tą propozycję. Jesteśmy, że tak powiem, posłowie z panem dyrektorem Pająkiem Gimnazjum 42 w sprawie zatrudniania nauczycieli. Natomiast tutaj na tym slajdzie widnieją dwie daty. To jest data 1 września 2017 i 1 września 2018. Ja bardzo chcę prosić o to w imieniu całej społeczności szkolnej, żeby nam umożliwić przejście w tych kolejnych datach, ponieważ szkoła nasza ma dużo uczniów, bo to jest szkoła, która podstawowa, która teraz ma 15 oddziałów, 354 uczniów i nie widzę logistycznie i realnie przejścia całej szkoły na rok szkolny 2017, 1 września. My bardzo prosimy tutaj Wydział Edukacji i panią dyrektor, aby pozwoliła na to od 1 września, z tego co pan dyrektor tu się będzie chyba wypowiadał, nie wiem, panie dyrektorze, 4 oddziały zostają gimnazjum od 1 września 2017 roku w budynku Gimnazjum 42. Czyli w budynku po gimnazjum, jakby, przepraszam, Gimnazjum 42 funkcjonuje 4 oddziałami i 1 września 2017 roku wchodzi do tej szkoły 178 uczniów, to są oddziały od klasy 4 do 7 już wtedy. Mamy 3 klasy 6, więc te 3 klasy 6 zostaną oddziałami, no, klasą 7. Po prostu przechodzimy w pierwszym roku klasy od 4 do 7 i w drugim roku edukacja wczesnoszkolna, następne 174 uczniów. Ponieważ logistycznie nie widzę inaczej tej operacji i ponieważ jestem przy głosie, chciałam panią dyrektor bardzo prosić o odpowiedź na takie moje pytanie, jak pani dyrektor widzi pomoc Wydziału Edukacji w tej logistyce, w przeniesieniu szkoły i w kosztach przeniesienia tej szkoły. Ponieważ to nie są tylko ławki i stoliki, to jest zagospodarowanie za rok świetlicy szkolnej, która jest istotną częścią szkoły. To jest przeniesienie tablic multimedialnych, to jest przeniesienie projektorów, ekranów i tak dalej. To wszystko kosztuje. Pani dyrektor wie, że my w budżecie nie mamy pieniędzy tyle, żeby zapewnić sobie warunki na taką przeprowadzkę. Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę, że ta prezentacja i propozycja została przedstawiona ponad 1,5 miesiąca temu. Od tego czasu nie wpłynęły żadne Państwa propozycje. Z wątpliwościami, z propozycjami. Ja rozumiem, że Państwo deklarując wielokrotnie współpracę, rzeczywiście ze sobą Państwo dyrektorzy współpracujecie i też rozwiązujecie problemy, bo przypominam, że Państwo dyrektorzy też działacie w imieniu organu wykonawczego JST, realizując wspólnie zadania. Więc ja oczekuję od pani dyrektor również propozycji w tym zakresie, jakie pani dyrektor rozwiązania proponuje przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o inicjatywę dotyczącą przejścia, pani dyrektor, bo pani dyrektor wspomniała, że rzeczywiście to rozwiązanie jest przez Państwa akceptowalne, bo zrozumiałem jest, że budynek gimnazjum jest budynkiem większym. Dzisiaj mamy tam 7 oddziałów w 22 salach, jak dobrze pamiętam, tak? Natomiast u pani dyrektor mamy taką sytuację, że jest dzisiaj 15 oddziałów i mamy 20 pomieszczeń do nauki. Więc od września przyszłego roku będzie 4 oddziały w gimnazjum. Liczba sal się nie zmniejszy, dalej 22. Jeżeli chodzi o możliwość, bo rzeczywiście tam pokazane zostały 2 lata, tak? 1 września 17, 1 września 18, ale ja rozumiem, że my wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie znajomości założeń reformy oświatowej. I wiemy, że te terminy, które zostały przedstawione, wynikają z projektów. Był oczywiście jeszcze jeden termin proponowany. Ja wyjaśniałam na spotkaniach, dlaczego nie proponujemy 1 września roku 2019. Z przyczyn formalnych. Natomiast to nie jest tak, że te działania są etapowo prowadzone.
to organ podejmuje decyzję, albo to będzie rok 1 września 2017, albo 1 września 2018. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania logistyczne dotyczące przeprowadzenia, pani dyrektor, w obydwie strony problem jest podobny, bo jeżeli pani dyrektor i rodzice, tak, rodzice u pani dyrektor będą oczekiwali, żeby szkoła została w tym samym miejscu, to pojawia się problem pracowni, tak, pracowni przedmiotowych dla uczniów klas siódmych, a za dwa lata klas ósmych. Więc tak czy siak, oczywiście reforma niesie ze sobą koszty i o tym wszyscy doskonale wiemy. Ja wielokrotnie też mówiłam zresztą na sesji nadzwyczajnej, pani prezydent, ja również potwierdzałam, że w projekcie budżetu mamy planowane zarówno środki na dostosowanie, adaptację pomieszczeń, jak i na wyposażenie pracowni. Słyszymy o obietnicach ministerstwa, o środkach na, nie tylko z rezerwy oświatowej, na dostosowanie pomieszczeń, więc o tym musimy pamiętać. Ale naprawdę proszę mi wierzyć, że to Wydział Edukacji Państwa w wielu zadaniach nie wyręczy. Proszę też o tym pamiętać. Ale czekam na pismo od pani dyrektor, w jakim zakresie pani nie jest sobie poradzić z tym wyzwaniem, to spróbujemy pomóc. Dzień dobry, moje nazwisko Mariusz Sechnik, jestem dyrektorem Gimnazjum Miejskiego na Niepodległości. Chciałem zapytać, jakie są plany w stosunku do takich szkół jak nasza, czyli szkół niesamorządowych, bo tutaj we wszystkich tych slajdach, w tym materiale, który jest na stronie kuratorium i Wydziału Edukacji na temat szkół niesamorządowych nie ma po prostu żadnej informacji. Z tego, co wiemy, te terminy dla państwa są nieco inne, tak, jeżeli chodzi o składanie deklaracji. Jak dobrze pamiętam, w tym zespole jest gimnazjum i liceum, prawda? I państwo, jeżeli, bo to jest publiczna szkoła, tak, publiczna, więc państwo podlegacie bardzo podobnym regulacjom, czyli w przypadku takiego zespołu, ten zespół przekształca się w liceum, tak? To znaczy ja wystąpiłem z prośbą o przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową 8-letnią. To już oddaję pani dyrektor, która zajmuje się... Musimy przez mikrofon, dlatego że jest to rejestrowane i musi to być słyszalne również przez mikrofon. To znaczy tak, państwo macie tylko tą specyfikę, że jesteście w budynku, który jest własnością Gminy Miejskiej Kraków. I z umowy, którą macie zawartą z Wydziałem Skarbu Miasta, wynika, że macie prowadzić tam gimnazjum i liceum. Więc muszą być dokonane zmiany w tym akcie notarialnym. My w tej chwili jesteśmy w kontakcie z Wydziałem Skarbu Miasta i Wydział Skarbu Miasta zastanawia się, w jaki sposób dokonać tych zmian. Czy one muszą przechodzić jeszcze przez Komisję Mienia, czy wystarczy dokonać samego takiej zmiany w akcie notarialnym, która powodowała, że można będzie założyć tam szkołę podstawową, której nie macie na dzień dzisiejszy. Bo na chwilę obecną liceum jest praktycznie na etapie prawie wygaszania, ponieważ to jest tylko trzecia klasa, to jest 18 osób, natomiast gimnazjum ma 11 oddziałów w tej chwili, także. My nie mamy nic przeciwko temu oczywiście, żeby tam powstała szkoła podstawowa, tylko tak jak mówię, żeby można było złożyć dokumenty do Wydziału Edukacji o dokonanie zmiany w tym zezwoleniu na założenie gimnazjum, należy przedstawić też dokumenty dotyczące stanu własności tej nieruchomości. W związku z tym, skoro wiem, że w akcie notarialnym jest to napisane, co jest napisane, trzeba najpierw dokonać zmiany w tym akcie notarialnym, żeby można było wystąpić o albo założenie, albo przekształcenie istniejącego, raczej przekształcenie istniejącego gimnazjum w szkołę podstawową. Czyli rozumiem, że najpierw muszę skontaktować się z Wydziałem Skarbu i załatwić sprawę zmian w akcie notarialnym. Tak, no w ten czas, kiedy był akt notarialny sporządzany, to nie było mowy o tym, że nie będzie gimnazjów, także, że to no, takie były założenia do aktu notarialnego, taki jest warunek. Czyli rozumiem, że mogę uspokoić nauczycieli, że jest szansa na to, że dostaniemy zgodę na przekształcenie w podstawówkę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, wnioski, propozycje? Dobry
Elżbieta Twardosz, 101. Ponieważ na terenie naszej dzielnicy jest więcej takich szkół, jak tutaj pan z Jeńskiego powiedział, bo są również siostry salezjanki, mam pytanie, czy również państwo przewidują przekształcenie w szkołę podstawową i jaka jest procedura tutaj ewentualnie postępowania? Ponieważ tych szkół podstawowych w naszej dzielnicy będzie bardzo dużo i za chwileczkę okaże się, że nie wystarczy nam dzieci, nawet do tych katolickich. Szanowni państwo, jeśli chodzi o szkołę prowadzoną przez siostry salezjanki, tutaj z tego, co się orientuję, one chcą się przekształcić w liceum. Ale jeśli chodzi o kwestie budynków, to będzie dokładnie taka sama sytuacja jak przy szkole Jańskiego. Szanowni państwo, czy mam rozumieć, że to jest najkrótsze nasze spotkanie? Tak? Rozumiem, że tak. Czy są jeszcze jakieś głosy? Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu, ale dołączając się do podziękowań pani prezydent, szczególnie serdecznie dziękuję zespołowi zadaniowemu za ten nieprawdopodobny maraton przedświąteczny i w związku z tym życzę wspaniałych świąt i odrobinę jednak leniwych, bo chyba na to zasłużyliśmy. Wszystkiego co najlepsze i bardzo dziękuję raz jeszcze.